Przy okazji tej premiery dotarło do mnie, że z jakiegoś powodu nie widziałem ostatnich kilku tych remakeów live action w wykonaniu Disneya, i w zasadzie nie znam powodu, to znaczy to nie było zamierzone z mojej strony, że nie chodzę na ich te adaptacje czy tam remake. Tylko jakoś tak wyszło, że ani nie widziałem Alladyna, Dumbo, co tam jeszcze było, Piękna i Bestia i na pewno o czymś jeszcze zapomniałem. No i w sumie jak się nad tym zastanawiam, no to jakoś tak z natury mnie one nie interesują, nie? I zresztą tych oryginałów, tych animacji, bajek z dzieciństwa, to nie widziałem właśnie od dzieciństwa. Z tym, że tam jakby... Po tych nowych nie spodziewam się za dużo. Do tamtych mam pewien sentyment i jakby wiem, że są dużo lepiej zrobione niż te nowsze remake, które. Są takim jakimś po prostu skokiem na highs od wytwórni Disneya. No, nie winię ich za to specjalnie, że chcą zarabiać pieniądze, każdy chce. Ale po prostu jakoś nie ciągnie mnie do tych filmów, ponieważ spodziewam się po nich średniości w najlepszym wypadku. No i to nie są zbyt wygórowane oczekiwania, prawda? I na koniec tego wstępu muszę pochwalić naszych dystrybutorów. Otóż w naszych kinach jest pierwszy raz od dawien dawna wybór. Mogłem na ten film pójść w oryginalnej angielskiej wersji językowej zapisami, także... Wow! <laughs> Oczywiście to jest trochę tak między młotem a kowadłem, że mamy jakieś tam dawno, dawno temu w Chinach i do wyboru albo angielski, albo polski, no ale rzeczywiście wybrałem ten oryginalny angielski, żeby chociaż jakby nie dokładać tu kolejnej warstwy dziwności i no nie wiem, ja lubię w oryginałach rzeczy oglądać, to mówiłem milion razy. I tyle. Mulan. Albo Mulan. To najnowsza produkcja Disneya w reżyserii Miki Karo, która opowiada nam historię tytułowej młodej dziewczyny Mulan, granej przez Ifeiliu, Uch, tutaj, no, przepraszam, która nie chce się podporządkować zwyczajom i zastępuje miejsce swojego ojca w armii cesarza udając mężczyznę. No dobra. Film z się. Muszę to na starcie powiedzieć. Wiem, czemu nie chodziłem na tamte produkcje, albo przynajmniej podświadomie to w kościach czułem. No bo niby nie mam trochę porównania z nimi, ale ten film jest dokładnie tym, czego spodziewałem się po tamtych filmach, na które nie poszedłem. Bezdusznym skokiem na hajs, pozbawionym serca i jakiejkolwiek sprytności stojącej za tą produkcją. I aż mi się ciśnie na usta pytanie, po co? Znaczy ja wiem, no dla pieniędzy, ale tak filmowo, tak stricte filmowo, po co to? No bo tak, akcja dzieje się dawno, dawno temu w Cesarstwie Chińskim. Tymczasem nie ma tutaj zagrosz realizmu historycznego. No bo to bajka. Po co nam tutaj realizm? No tak, ale znowuż te elementy bajkowe i to co pamiętam, właśnie z tej animacji tam z lat 90., czyli na przykład ten smok, który tam za nią chodził i. Właśnie nie wiem, ile to są moje wspomnienia z dzieciństwa, jak to oglądałem, a ile to jest to, że na YouTubie widziałem jakieś fragmenty, nie? bo tam w przestrzeni lat na YouTubie mogłem widzieć jakieś sceny, jakiś ten montaż treningowy, czy jakąś tam piosenkę. I mówię, no nie wiem, co jest wspomnieniem, skąd, ale nieważne, wiem, że tam były elementy bajkowe, no bo jednak bajki właśnie dają takie możliwości, że wchodziły w jakiś świat fantazy, że używamy elementów fantastycznych, prawda? Że przekazujemy prawdziwy życiowy morał, typu tam pomagaj słabszym, nie wiem, nie bądź dupkiem, whatever, ale wykorzystujemy do tego elementy fantazy. No tutaj tego też nie ma. Czyli ani nie mamy realizmu, ani nie mamy baśniowości. Jesteśmy pomiędzy w takim dziwnym, nudnym i dla mnie obrzydliwym miejscu, kolorowym, pełnym rozmachu, bo mamy budżet filmowy, tak, duży. Ale takim stricte filmowo nudnym i po prostu, yy. to jest po prostu taki naiwny bajkowy szablon wykorzystany w byle jaki sposób do przedstawienia nam historii, którą już znamy, która jest niestety w tym wydaniu po prostu idiotyczna, której morał praktycznie nie ma sensu. No to jest dla mnie gwóźdź do trumny, czyli te, te morały z tego filmu, które, które... z których wynika, że... no dobra, jest takie ponadczasowe stwierdzenie, że bądź zawsze sobą, nie daj się tam zaszufladkować i tam na zasadzie stłamsić siebie, tak? Ale generalnie to z tego filmu morałem jakby jest to, że każdy może być bohaterem, że ta nasza główna dziewczyna, że ona, mimo że wszystko było przeciwko niej, niby stereotypy, jakieś tam inne rzeczy, to ona może zostać bohaterem. Jeśli <słuch> i tu jest cały haczyk masz magiczne zdolności to no tak, bo tutaj taki jeden szczegół, który wydaje mi się, że tego nie ma w tej oryginalnej animacji to znaczy, nasza bohaterka od pierwszych scen ma tutaj super zdolności ma tutaj czy. W sobie ten film za bardzo tego nie tłumaczy, ale ona jest po prostu Jedi, nie? Ona po prostu ma w sobie moc i od początku jej mówią, żeby to w sobie stłamsiła, a potem ona przestaje to tłamsić. Wielka Przemiana <grystuje> wykorzystuje to, co miała od początku, czyli startuje z pozycji uprzywilejowanej, gdzie po prostu, jakby, no tak, a każdy może uratować świat, jeśli jest wad Jedi na starcie. No bo w oryginalnej animacji z tego co pamiętam, no to, 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 to była przemiana bohatera, była jakaś droga, ta nasza bohaterka miała trudności, pokonywała słabości, musiała tam coś ćwiczyć, coś się uczyć, Pamiętam taka scena bo jak się wspinała, ten taki słup. No na pewno tam, tam był jakiś rozwój postaci, która przez to, że mm, stawiane były przed nią wyzwania, które musiała pokonywać, pokonywać własne słabości. My czuliśmy do niej, że jej kibicujemy, czuliśmy emocje i zaangażowanie i utożsamialiśmy się z nią i tak dalej. Takie typowe rzeczy, które tworzą dobrą historię i dobrego bohatera. Tutaj jego kompletnie nie ma. Tutaj mamy wydmuszkę postaci, która od pierwszej, stro pierwszej sceny jest praktycznie takim lukiem Skywalkerem na koniec sagi, albo, nie wiem, Rey, która wszystko umiał od razu. Takie w sensie, no porażka po prostu, scenariuszowa porażka. Na dodatek są takie elementy dotyczące właśnie, wiecie, piękna wewnętrznego. Jak Mulan siedzi w jednej scenie, udając faceta z grupką żołnierzy, i oni zaczynają gadać, jaki jest ich ideał kobiety. Jeden mówi, że ma mieć tam, nie wiem, aksamitną skórę, inny, że tam czerwone policzki. Whatever, generalnie im zależy na wyglądzie, a ona mówi, że kobieta powinna być inteligentna, zabawna. No, jej zależy na wnętrzu, nie liczy się wygląd. Tylko, że mówi to jedna z najpiękniejszych aktorek na ziemi. <laughs> znaczy, może, prze... może to hiperbola, może przesadzam, ale no wiecie o co mi chodzi, tak w stylu... To, to są takie zgrzyty po prostu już od początku w tych, w tych przesłaniach, takie no tobie to łatwo powiedzieć, nie? I na dodatek do tego, że ta postać jest po prostu taka nudna i od początku do końca napisana bez żadnej przemiany prawdziwej, jakich, jakiegoś postępu, progresu w ogóle postaci, charakteru i tak dalej, to jeszcze dodatkowo jest kijowo zagrana. Ta aktorka, coś tam Liu, mogłem sprawdzić jak się czyta jej imię, ale stwierdziłem... Jakby nie zależy mi na tym i będę czytał tylko Liu. <grywa> w każdym razie, przez cały film ma jedną minę, i jak ma jakieś takie najbardziej kluczowe, dramatyczne kwestie, takie to wiecie, to jest to jedno zdanie, gdy mówi coś ważnego i ten, nie można nic z jej twarzy wyczytać. To w sensie. <grywa> Naprawdę słabo, naprawdę. To jest w zasadzie po prostu nudna, jak już ustawiona na starcie superbohaterka. Nie mamy powodu, żeby jej lubić czy jej kibicować. No, no, mówię, ona jest po prostu superbohaterem, którego prędzej czy później wszyscy w filmie zaakceptują, bo kopietyłki, bo jest użyteczna. Normalnie wracają wspomnienia z Captain Marvel. Jestem silną kobietą dlatego, że musiałam pokonywać swoje słabości i wbrew jakimś tam przeciwnościom losu przejść do przodu i się nie poddawać, tylko mam super z kosmosu. Niestety, ale cała historia jest przez to naiwna i kompletnie mi obojętna, nudziłem się bardzo. Nie ma też tych wstawek muzycznych, które jednak stanowiły o sile animacji. No i oczywiście to nie jest musical, więc no, po co wstawki muzyczne. No tylko mówię, że jakby pewne kluczowe elementy, które tam działały, tutaj ich brakuje. W zasadzie jedyne życie jakie jest w tym filmie to całkiem ładne zdjęcia, oprawione bardzo kolorową scenografią i strojami. Więc tak, film wygląda ładnie, ale znowu muszę powiedzieć, że to jest takie specyficzne ładnie. No bo to te lokacje totalnie nie wyglądają realistycznie. Ja się nie czułem, jakbym był gdzieś tam w historycznym miejscu. Nie, nie, ja wiedziałem, że jestem w Zrobionej za duże pieniądze scenografii, wiecie, jakimś tam studio, czy nawet, jeśli nawet jeśli na lokacji, no to sztucznej, nie? Z drugiej strony, jeśli chodzi o tą właśnie taką sztuczność, baśniowość, kolorowość, wielokrotnie w azjatyckich filmach szczególnie widzieliśmy lepszą zabawę scenografiami, kolorem i tak dalej. Więc znowu to jest gdzieś tam pomiędzy w takim jakimś sztucznym, jakby bez życia, kolorowym otoczeniu. Ja nie, nie wiem, jak to nawet dokładnie opisać, ale to jest wszystko, tak, ten film jest po prostu tak sztuczny. To no samo sceny walki. Momentami choreografie są bardzo dobre, no w sensie tutaj jakiś tam Donnie Yen robi to, co robi najlepiej w swoim życiu, czyli właśnie kopie tyłki, Wygląda to fajnie, ale widziałem to już zrobione lepiej w niejednym filmie. Dodatkowo, czasem praca kamery stara się tutaj być innowacyjna. Wiruje nam ona gdzieś tam razem z bohaterami i wygląda to nawet ciekawie. Tylko problem jest w tym, że wszystko się dzieje przy momentami bardzo kłującym w oczy CGI. Więc na takie popisy mam ochotę zareagować trochę jak Joaquin Phoenix w Gladiatorze. I pomimo tego, że jest to wersja live action, z aktorami, PG-13, od 13 roku życia, to film jest napisany na logice, którą jakby moim zdaniem mogłaby zaakceptować tylko 6-letnia widownia. I nie chcę tutaj wchodzić już w spoilery i tłumaczyć o co mi chodzi, bo tutaj dużo takich głupot jest na koniec filmu, ale są po prostu momenty, które... <laughs> to jest takie... Naprawdę, no w sensie, przeracałem oczami oglądając ten film. To jest tak naiwna historia. Ja wiem, że ani nie bajkę, ale no... O czarnych charakterach, to nawet nie chcę gadać. No to jest po prostu takie nudy, takie, taka pustka i nic ciekawego, że aż strach. Cały ten film to jest wysokobudżetowa, kolorowa pustka, nudy i nie wiem po co to było. Ode mnie dostanie 4 na 10. Mają tam jakiś rozmach. jest, jest, jest Ta historia no jest historią, w sensie, można to było zrobić jeszcze gorzej. Ale no no, ja naprawdę nie wiem, no nie rozumiem po prostu po co ktoś miałby to oglądać. Jeśli ktoś się zastanawia, że może z dzieckiem pójdzie do kina, no to spoko. Jeśli miałbym, nie wiem, siedmioletnie dziecko, to pewnie ono by nie patrzyło na ten film tak jak ja. Ale no dla dorosłego widza... Ja mam po prostu, aż mam ochotę włączyć tą animację, tą, tą starą z lat dziewięćdziesiątych i jakby mieć takie, ten taki efekt, Ha, no tak. Tak to powinno wyglądać, żeby działać. Powinny być takie sceny, powinien być taki rozwój postaci, powinno być coś tam, nie? I na koniec, na sam koniec muszę wejść spoilery, a tak z połowy filmu, znaczy tam żaden spoiler tak naprawdę, no ale ostrzegam, gdzie jest jedna tak idiotycznie zmontowana scena, że dosłownie siedziałem w trakcie oglądania jej na zasadzie... Co? Taki po prostu... wam. What the fuck? Jest bitwa, pokazywana na zwiastunach zresztą. I jest taki moment, że tak jakby bedgaje strzelają z katapult do naszych dobrych chińskich żołnierzy, którzy są jakby w żółwiach, trochę jak, wiecie, jak, jak galowie do Cezara, nie? I nasza bohaterka jest pomiędzy nimi sama i jest taki moment, że ona sobie patrzy, że musi, znaczy chce coś wymyślić, żeby im pomóc. I wsiada na konia, to jest tak zmontowane, wsiada na konia, w ogóle najpierw to robi gwizdze i koń jakby podlatuje do niej na zasadzie, nie wiem, wcześniej tego filmie nie było, żeby ona miała magiczne zdolności. W ogóle, wcześniej przed tą sceną nie było nawet jednego momentu, żeby ona coś ćwiczyła konno. Oni tam ćwiczyli wszystko w walce wręcz, a nagle ona jest kurwa, w kawalerii. Więc w ogóle, no mówię, no logika tego filmu to jest takie po prostu chyba nie zadawaj pytań. To jest odpowiedź tego filmu, tak? No w zasadzie, dlaczego ona się teraz jest nagle na koniu? <laughs> nie pytaj i patrz, jak jest kolorowo, nie? To jest Mulan 2020. No w każdym razie, jest tak, że ona gwiznęła, koń podjechał, podjechał. <laughs> Podbiegł. Wskoczyła na niego, widzimy, że jedzie i jakieś takie dwa pierwsze z brzegu hełmy nabite na coś zbiera, czyli tak jakby wzięła parę hełmów. Po czym mamy pstryknięcie, dosłownie jest montaż na zasadzie kolejne ujęcie, jak ona tam odjechała 3 metry w ten sposób. I ona jest tak jak, tak jak było powiedzmy pole bitwy, katapulty gdzieś tam ze wzgórza, a ona była pomiędzy i tu jechała w tą stronę, to ona nagle jest za nimi, drugą taką, tą część odległości, za jakimiś kamieniami i strzela o z łuku. Kurwa teleportowała się po prostu, to jest jakby. Nie, nie wiem, czy wycięli jakąś 15 minutową sekwencję akcji, jak ona ich objeżdża. I, i w ogóle kto. W ogóle, nie wiem, no pewnie to wszystko kręcili na green screenie i coś mi się za przeproszeniem pojebało po prostu, no gdzie, kto, kiedy w przestrzeni. No nie nie wiem, naprawdę. no Czegoś takiego do dawno nie widziałem. To są takie błędy kontynuacyjne na zasadzie, no to mi by się kurwa nie powstydził, no w sensie grubo. No i oczywiście mógłbym takich kilka scen opowiedzieć, wiecie, tak, może nie aż tak krytyńskich, ale takich, jak już jesteśmy w spoilerach. No, dobra, szkoda czasu. Szkoda czasu. Dzięki bardzo za uwagę. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.